Druga sprawa, księża przez, wiesz, nie mówię o księżach zdradzieckich, mówię o tych uczciwych. Księża przez całe stulecia mówili, że istnieje rzeczywistość niematerialna, niewidzialna. Mówili o dowodach na to, bo na przykład jak dusze czyśćcowe się pojawiały, wypalały dowody, wypalały znaki rąk w deskach. Te dowody wszystkie są, bo byłem w Rzymie, w takim muzeum, gdzie te rzeczy są pozbierane. I wiesz, i przez te stałe stulecia, ostatnie 3 stulecia materializmu, że świat duchowy nie istnieje, księża ci uczciwi mówili, że istnieje. No i dzisiaj oczywiście fizyka kwantowa wchodzi w tereny bliskie religii, bo już po prostu fizycy mówią, że świat widzialny jest tylko efektem tego, co jest niewidzialne. Ten niewidzialny jest tak tajemniczy, że po prostu nie wiadomo, co jest prawdą, co nie jest prawdą, że po prostu świadomość jest nad materią. Czyli po prostu, jeżeli świadomość jest nad materią, to te istoty niematerialne, a już fizyka kwantowa potwierdza, że świadomość jest czymś niematerialnym, niezależnym od mózgu. Mózg jest tylko urządzeniem. Czyli, ale świadomość choć niematerialna kreuje świat realny. Tak te istoty niematerialne, te świadomości niematerialne, mając od Boga jakiś zakres władzy nad światem materialnym, bo w sumie człowiek też ma, bo też telekineza i tak sprawy, w jakimś zakresie też to mamy, wpływając na świat widzialny, to praktycznie oni udowodnili fizycy kwantowi, że to, co mówili księża przez całe te stulecia w średniowieczu, to jest realne. Po prostu, jeśli istota jest negatywna, jest świadomością mogącą wpływać na świat fizyczny, tak jak ludzie też są świadomościami wpływającymi na świat fizyczny, tylko że oni to robią innym sposobem, no to ta istota po prostu może zaprzyczynić nawet klęski żywiołowe w jakimś zakresie, opady deszczu, jak ktoś się tej istocie złej zaprzeda, po prostu może jej sprzyjać, wpływając na materię tak, że się darzy temu człowiekowi, czarownikowi. No po śmierci potem ten sam płaci tą swoją duszą, bo też pakty się podpisuje i w naszych czasach się pakty podpisuje z ciemnymi siłami i politycy też w tym, w Unii Europejskiej tam mają swoje kliki, bo nie chcę mówić o wszystkim, ale po prostu oni tam po prostu mają satanistów, to też jest chore. Mają tam po prostu masonów, dużo rzeczy się po prostu nie mówi. Dlatego też Unia ogólnie jest nastawiona, jak Hitler też, przeciwko po prostu prawdzie. Prawdzie, o której mówi chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo też mówi o rzeczywistych rzeczach, o których po prostu nie da się zaprzeczyć. Jeśli pokażę dowody, że nagranie UFO, porwań przez UFO, zniknięć ludzi, udowodnionych po prostu, bo są przypadki takie, że po prostu na oczach kogoś ktoś zniknął. Kto zaprzeczy rzeczywistości, że takie rzeczy się działy? A skoro się dzieją w dzisiejszych czasach, no to działy się w dawnych czasach. A jeśli w dawnych czasach pisano o tym samym, co się działo, co się dzieje dziś i zamieszczano te same motywy na obrazach, no to mówię, no to czemu się tu dziwić, nie? Że ja nie wiem. Tak w dawnych czasach też, wiesz, dużo na obrazach, na przykład małpoludy, yeti, są te istoty na tych obrazach. I no i w naszych czasach też to masz. No i na przykład w dawnych czasach też masz, na przykład, że te istoty na przykład wychodziły z wody w podaniach, nie? Że po prostu małpoludy się ogólnie kojarzy z lasami, ale masz też, że wychodziły po prostu z wody. No i jak się głębiej też zanurzyłem w to, no to właśnie na przykład syreny to w wodzie były istotami, które przybierały kształt ryby, ale też już były widziane na przykład syreny w kształcie pół małpy, pół ryby, czyli po prostu też przybierały postacie małp, co już po prostu się podoba na w sumie takie postacie dziwożon z podań. No a po prostu też wychodziły w niektórych podaniach prosto z wody jako zmaterializowane małpoludy. I też znam jeden przypadek, mogę w sumie powiedzieć, nie powiem kto, ale policjantka, jak była dzieckiem, babcia ją, może czytałeś to na blogu, babcia zawsze mówiła że u nich w studni jest topielec i wylewa wodę. No i ona raz, wiesz, poszła z tą babcią do tej studni i faktycznie normalnie widziała, jak wiadro się napełniło wodą i ta babcia tą wodę już kręci, tą studnię, tą wiadro chce wyciągnąć, a ona wtedy była dziewczynką, patrzy, a normalnie z wody się wyłania, on mówi, łapa, jak owłosiona, jak u goryla. I normalnie tą wodę z tego wiadra wylała do połowy, żeby na złość zrobić tej babci. I ona mówi, no łapa owłosiona, jak u goryla. No i wiesz, to samo właśnie, podania mówią właśnie o tych syrenach przemieniających się też albo w pół ludzi, w pół ryby, albo w pół małpy, w pół ryby,
Podania mówią też o wychodzących małpoludach z wody, kojarzonych z wodą, to właśnie ci wodnicy, którzy mogli przybrać postać konia, człowieka, jakiejś hybrydy i małpoludów. Albo jakieś małpoludek, bo żeńskie postacie też się pojawiały. No i w sumie wiesz, pogadasz dzisiaj z ludźmi po prostu normalnymi i też ci opowiadają, że to po prostu w naszych czasach takie zdarzenia były. I też przypadek, jak wpiszesz, jeszcze to może jest na YouTube, małpa w Bielawie, chyba tak to się nazywa, że szło jakieś dwóch gości gdzieś tam po polach, chyba gdzieś tam na wsi i zaatakowała ich jakaś małpa i pobiła ich po prostu do krwi. Przypadek był rozwiązywany na policji. I po prostu sprawa się nie wyjaśniła, że jakaś małpa, tam policjant mówi, szympans może uciekł gdzieś tam z jakiegoś, ale gdzie szympans ci dwóch ludzi pobije? No i w tych pismach kościelnych też jest pojawione, że pojawiła się demon pod postacią małpoluda i po prostu pobił jakiegoś tam mnicha, który chciał koncentrować. Także, no i sami ci Tybetańczycy też mówią, że o Yeti, że nie tyle żywe istoty, co magiczne istoty, które po prostu mogą znikać, mogą wchodzić w ściany. I dlatego ci himalaiści widzą te ślady idące, gdzie żywe stworzenie po prostu na 99% by spadło do przepaści i albo zmierzające w kierunku skały i urywające się pod tą skałą. Dlatego też myślę, wiesz, że ci naziści, oni też musieli coś wiedzieć o tym podziemnym świecie, bo no, te istoty tam są i są po prostu ślady tych istot znikające w skałach. No a i tu w Tatrach, nie, że było widać czarowników różnych, otwierających portale w skałach i zamykające te portale w tych skałach magicznymi sposobami. Także ja myślę, no jeżeli ten podziemny świat istnieje, przy tej Babiej Górze też takie motywy są, może być, że on jest jakoś połączony i to jest ciekawe, że czy te portale się otwierają we Włoszech, czy na przykład w Polsce, czy w Tybecie, to za tym portalem praktycznie ta przestrzeń jest inna, tam prawdopodobnie się można spotykać, na przykład ktoś z Tybetu się może spotkać z kimś za portalem w górze tym, w tej górze, co tam Hitler ją się interesował w Niemczech, zapomniałem jak się nazywała. Czyli Hitler po prostu, dajmy na to, wchodzący za portal w górze, mógłby po prostu się spotkać automatycznie z istotami, które albo z Tybetańczykami w tej przestrzeni pozaportalowej, bo na przykład za tymi portalami też są na przykład poziomy też czyśćcowe, że niektóre te wymiary za portalami tam pykają, można powiedzieć, ci żołnierze, na przykład, nie wiem, jak jest te legendy o tym śpiącym wojsku w górach, to one się praktycznie powtarzają wszędzie po całym świecie, także też jest na przykład jakiś czyśćcowy poziom dla takich żołnierzy i tam człowiek czasami też trafi i na przykład, tak jak mówią u nas, że śpią rycerze w Giewoncie, no oni śpią za portalem w Giewoncie, ale gdzie ten poziom jest, on nie musi być czysto na ziemi ten poziom. I tak samo o królu Arturze w Anglii się mówi, że tam też są jakieś góry, za którymi po prostu ludzie go widywali, nie, że weszli tam i też w tych pismach starych pisze, że we Włoszech ktoś, kto wszedł do wulkanu, do jaskini w wulkanie, spotkał tam króla Artura. Czyli wiesz, niby bzdury, ale praktycznie logicznie myśląc od strony fizyki kwantowej, jeśli portale istnieją, no to za ten portal może się otworzyć i w Anglii, i we Włoszech, i w Polsce i przenosisz się w miejsce, które jest w pewnym sensie jakby zaklęte, poza czasoprzestrzenią. Możesz się po prostu, nie wiem, wejść w portal w Polsce i się dostać do przestrzeni, gdzie pokutuje król Artur na przykład, nie? Możesz wejść w portal, nie wiem, w górze jakimś tam Wezuwiuszu i spotkać wojsko Bolesława Chrobrego, nie? Po prostu też są przestrzenie takie, to jest ciekawe właśnie, że i w chińskich tych podaniach są motywy o tym, jak ludzie wchodzili w portal i spotykali władców z ich wojskiem, którzy już dawno zmarli. Także to są całoświatowe takie te fakty, niezależne od czasów, kultur i po prostu religii.